Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been bothering me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Dobry dzionek, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Varnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 5. No cóż, nie ukrywam, nagrywam ten, jak i poprzedni odcinek w jednym ciągu. Stąd takie piękne przejście, powtórzone tak naprawdę z poprzedniego odcinka, z zakończenia poprzedniego odcinka. I jak sami zauważyliście, mamy w tym momencie wątek fabularny, może poboczny jest on jednak również i fabularny, związany właśnie z pojednaniem rodzinnym. Tracy potrzebuje naszej pomocy, ma wrażenie, że ktoś ją śledzi, a przez, no cóż, sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie, czyli samego Laszlo oraz ukochaną grupę filmową, która tworzyła filmy o treści, nazwijmy to, przeznaczonej dla ludzi 18+. Tracy może mieć małe problemy właśnie ze stalkingiem. Ojej. Ten smarcik się strasznie ślizga. Roof over your head, speaking to guys who ridicule you on TV. Hey! Is he here? No, he's not around. We should try that motel opposite the big construction site. Where'd you meet this guy? At a signing? What are you signing? A plot petition? You better not be taking out credit like your brother. Not credit. Okay. To już zaczyna być ciekawe. I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell. Rockford Plaza. I was signing autographs at the expo. People want to meet you after that video on Fame or Shame? Coś czuję, że raczej podczas nagrywania innego filmu. Okay. How about going around the corner and back up the hill past Crocahoop? My baby girl's a very own stalker. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. Ah! Purple car, that's him! Fuck! He's on to you! Let's go! Zatrzymaj samochód prześladowcy, ale to chwila, moment. Jak mam zatrzymać, czy on ma zatrzymać mnie? Hey, what are you running for, pal? Let's talk! Seriously! Out of the car! I get it. I'm going. I'll never come back. I'm an addict. I need help. Oh shit! Sorry. I znokautujemy gościa. Don't kill me for loving her. That ain't love. It's the internet. You're a cyber creep. Oh. Czemu on ciągle wyciąga mi? A mam tazera? Run, you little bastard! All the way out of town! Wiem, że nie powinienem tego tak robić, ale sparaliżujemy gościa. O, fuck, nie. No dobra, no, chyba go uśmierciłem, a przynajmniej zrobiłem z niego kalekę. Jezu. Ale Michael sapie. Naprawdę. Masakra. Brzmi dokładnie jak ja podczas biegania. You killed him! You just killed him! I can't believe it! Oh fuck. Miałem go tylko potrzebować. What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him! This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Yeah. My dad is one of them. Grow up, baby.
It's time you got serious with your life. Yeah, I ain't perfect, but I love you. I guess. He really scared me, but I didn't know what. Well, then pretend it never happened. Like I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Okay, that's right. Denial kind of works for me. Good. That's my girl. Now, please, try to make better choices. Ojej. No cóż. No cóż. Weźmy sobie tego uroczego elektryka. Halo, proszę pana, chciałbym zarekwirować pana auto. Okej. Okay. To też może być. Dinker Jester? Jimka Jester, przepraszam bardzo. Bardzo ładne, bardzo stylowe i bardzo w moim guście. Naprawdę. Podoba mi się. Mega stylangusta. No ale cóż, dobra. Jedźmy w takim mozie. W takim razie do Salomona. Przypuszczam, że. No cóż, cóż. Zrobiliśmy film, więc chyba. Ojej, czyli musimy ukraść auto. Dobra, tym się zajmiemy w takim razie już po samej kwestii związanej z filmem. Udało nam się wyprodukować... What the fuck? Why are you doing this to me? I do czego wy mnie zmuszacie, ludzie? Nie skaczcie mi pod auto. Pod koło auta. O, dobra. Teraz muszę zgubić dwugwiazdkowy pościg. Jak cudownie, normalnie. Czuję się tak doceniony. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że firmy ochroniarskie, które pracują na terenie wytwórni filmowej, po incydencie, po ostatnim incydencie z Salomonem, zaczęły wywiązywać się ze swoich obowiązków. Bo chciałbym przypomnieć wam wszystkim, że Michael uratował Salomona od totalnego wpierdzielu. Tak. Były, nazwijmy to... O, cholera, tam jest policja. Były menadżer jednego z aktorów wdarł się na teren wytwórni filmowej i poturbował Salomona, czyli poturbował tak naprawdę producenta filmowego. Od tego czasu, z tego co widzę, ochrona placówki zaczęła się naprawdę przykładać do wykonywanych obowiązków. Przynajmniej w to wierzę. Bo jeżeli nie, to nie widzę szansy dla tego studia. How sweet. Welcome honey, my beautiful darling. Piękne, piękne auto. Idealne w stylu vintage. I chyba z tego co kojarzę, na event GTA Online jest możliwe do zdobycia właśnie w walentynki. A nie wiem, czy przypadkiem również i nie na Dzień Kobiet. Good to see you, Slick. Devin, what the hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives, the film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds' clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what?
videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog! God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Get to the airport, talk to him. Oh, fuck. Dinka, come on. Dobrze więc, nakreślę wam całą tą sytuację. Przynajmniej przedstawię wam mój punkt widzenia. Ta przemiła pani w tym momencie spierdziela z kraju z jedyną analogową kopią. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. No więc, wyjeżdża z kraju z analogową kopią. Ja nie wiem dokładnie, jakie panuje w Stanach Zjednoczonych prawo odnośnie inwestycji, więc no cóż, to tak pokrótce. Poza tym troszeczkę bez sensu jest ta misja, bo my gonimy kobietę, żeby odebrać jej rolkę filmową z myślą, że to jest jedyna kopia. A żyjemy w czasach, w którym wszystko jest cyfryzowane. Wszystko jest po prostu w chmurze, w internecie. I to totalnie nie ma sensu. Ale dobra, no... Jak to powiedzieli, Michael jest dinozaurem, nie odbierajmy mu tego po prostu. Niech złapie tą dziewczynę, tą właściwie dziewczynę, no bo to... No cóż... Cóż. You do not need to go that fast. Please relax. The Devon Weston hangar was back there on your left. Whoa, shit. Holy shit. Mamma mia. Por favor. Oh, cholerka. O nie. Matrix przy tym to się kłania. No co ty nie powiesz, Michael? Szybcy i gniewni. Wow. Pogrzebiło ich wszystkich, widzicie to? Tego nie wziąłem pod uwagę. Ścigamy się tak naprawdę na pasie startowym, na którym lądują i startują samoloty. Kij z tymi radiowozami, kij z tym pościgiem, ale tu są samoloty, które jeżeli się wywalą, to zginie naprawdę sporo osób. Przerąbane. God damn it. Ja wam mówię, Matrix przy tym to się kłania. Don't be like a stranger. I'm just a white collar criminal, but he's a real one. Hey, come on! Moja droga pani. O nie. Holy moly.
Okej. Nie. Gościu. Jezus Maria, możesz mnie zostawić? No i właśnie, no właśnie. A, come on, no, startuj! On za chwilę mnie odstrzelał. Cooper! Nie, złapiecie mnie! Jak dobrze, że Michael w tym momencie uczył się latać. O. Dobra, znosimy się w takim razie. Mógłbym zrobić masakrę w sumie w tamtym hangarze. Czyli, nie wiem, wystrzelać ich wszystkich, wsiąść w radiowóz i spróbować uciec drogą lądową. Ale czuję, że to by się mogło źle skończyć. Takie właśnie zagranie jak to teraz. Inspirowane pewnymi jegomościami ogrywającymi na streamie GTA. Pozwala nam uniknąć trzygwiazdkowej policji w śmigłowcu, również tej policji, i wykonać misję w 100%. Więc w tym momencie wyskakujemy. I pięknie, w sumie mogłem zostawić ten samolot. Zdobądź wóz strażacki. Okej. Tego nie wziąłem pod uwagę, że będziemy musieli zrobić. Skąd tu wziąć wóz strażacki? W sumie... Ej, tu były fajne auta. Musieli to skopać. I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. No i pięknie, proszę Państwa, pięknie. W tym momencie dochodzi do wykonania premiery. A ja mam szczęście uciekać przed policją, ponieważ samolot, który opuściłem, rozwalił się w końcu o ziemię. Tworząc a little bit mayhem w mieście. No, siema. Przez co, no cóż, policja zaczęła mnie ścigać. Ale... myślę, że jakoś wykorzystam ten fakt. No, proszę bardzo. Gościu... zatrzymali się. Jak cudownie. Dobra. Chyba mam koktajl Mołotowa. Aczkolwiek nie jestem tego co, tylko pewien. Muszę coś wysadzić w powietrze. Okej, moi mili. Robimy coś, o czym powinienem pomyśleć w pierwszej kolejności. Dla mnie tego w... nie no, mamy numery alarmowe. Zrobiłem kilka akcji w stylu Mayhem, czyli rozruby. Kilka razy musiałem uciekać przed policją. Tak, zanim dotarło do mnie, że straż pożarna nie przyjedzie. Aż w końcu wpadłem na genialny pomysł. Przecież ja mam telefon i ja mogę sam wezwać straż pożarną. Tak, i przez to nie muszę dogrywać 10 tysięcy godzin, próbując zrobić masakrę
na taką skalę, żeby straż pożarna sama do mnie przyjechała. Wystarczy do nich zadzwonić, a ci podstawią mi wóz strażacki praktycznie pod sam nos. Przynajmniej tak powinno być. O właśnie, bingo. Jadą. Bez żadnej rozruby, czysto, ładnie, zgrabnie i powabnie. Po prostu pięknie. O, już jadą panowie. Zatrzymajcie się, wyskoczcie. Powiedzcie. To był fałszywy alarm. Ale i tak policja się oczywiście zaalarmowała, no bo jakżeby inaczej. Totalnie o tym wcześniej nie pomyślałem, żeby właśnie to wykonać w taki sposób. No cóż. Ale pięknie, pięknie, pięknie. Myślę nad wykonaniem speedruna. Wiem, że to może troszeczkę dziwnie zabrzmieć, ale chciałbym spróbować wykonać speedrun GTA 5. Już po zakończeniu całego storyline i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że może to być bardzo ciekawa opcja, bardzo ciekawa sprawa. Będzie to ode mnie wymagało bądź co bądź przygotowania solidnego skryptu, bo z tego jak się orientowałem, to speedrun na poziomie profesjonalnym GTA 5 zajmuje około 7 godzin. Więc ja po prostu wykonam tego speedruna. Nagram go. I spróbuję go wrzucić jako materiał w odcinkach. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Bo możliwe, że będę próbował wykonać ten speedrun na streamie. Hell yeah. Nie jestem profesjonalistą. Nie jestem tak naprawdę sprinterem, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Ale chcę spróbować. Chcę spróbować, bo to może być ciekawa akcja. Tak więc, w tym momencie kończymy tak naprawdę całą akcję z przygotowaniem do napadu na budynek FIB. Nie wiem, jakiej długości będzie ten odcinek. Przypuszczam, że około 20 paru minut. Ale wszystko to jest spowodowane po prostu moim nieogarem i tym, jak to wszystko miało... jak to wszystko mi się sklejało tak naprawdę podczas rozgrywki. Czy... wszystko szło po mojej myśli. Przede wszystkim, co dzisiaj zrobiliśmy? Gdzie praktycznie nic nie zrobiliśmy. Good. Well, that's everything. I just need to show Michael something, and then this job is a go. No tak, Tracy. Że tak powiem, uratowaliśmy tyłek Tracy, przygotowaliśmy napad. No taki myślę, że krótki poboczniaczek. Bardzo fajne. Liczę na to, że będziecie się dobrze bawili. Tak dobrze, jak ja się bawiłem, jakby na to nie patrzeć. I co? No i do zobaczyska już w następnym odcinku. Tak więc, grał z wami Warnesus i do zobaczyska, ludziska.